No więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kijowych Broni. Mam nadzieję, że ten takie nowe intro wam się spodobało. Od razu nie mówię, że ja sobie sam zrobiłem, bo aż taki fajny nie jestem. Więc nic nie jest ono moje i więc nie pytajcie się, jak zrobiłeś to intro, harp, derp, derp. Bo ja go nie zrobiłem, ja nie jestem już taki fajny, jeżeli chodzi o takie rzeczy. W każdym razie, dłużej już nie przedłużając, dzisiaj zajmiemy się Skorpionem Evo 3, czy też po prostu krócej Skorpionem. Nikt nie stosuje tej pełnej nazwy. Zacznijmy jak zwykle od obrażeń. Skorpion zadaje od 33 do 18 obrażeń, co przekłada się na 4 do 6 strzałów wymaganych, aby kogoś zabić. Co ciekawe, broń ta nie ma mnożnika headshota, czyli czegoś, co było w bardzo wielu poprzednich karabinkach. On tutaj tego nie posiada, jednak to nie jest duża wada, bo jak już wiele razy mówiłem, ten mnożnik na poziomie 1,1 nie robi aż tak dużej różnicy. Jest tu różnica jednego strzału, może jeżeli trafimy w głowę. Jak pewnie zauważyliście, dużo właśnie karabinków posiada takie statystyki, czyli 33 do 18 obrażeń i 4 do 6 strzałów wymaganych, aby kogoś zabić. Jest to bardzo standardowa cecha i bardzo powszechna. Co zdecydowanie jednak wyróżnia tą broń, to szybkostrzelność na poziomie 1200 RPM. Jest to najszybciej strzelający karabinek w grze ale zresztą po co się ograniczać przecież do 1200? Co to jest 1200? Jeżeli można zamontować rapid fire i podnieść to jeszcze bardziej, jak komuś ktoś jest taki szalony i w ogóle cool. W każdym razie po zamontowaniu rapid fire nasze RPM wzrastają do niesamowitych 1800, jednak kosztem oczywiście większego recoilu i kary do zasięgu na poziomie 75%, więc to jest poważna zmiana. Więc jak pewnie większość z was uważa, tak samo jak ja, nie warto montować w ogóle rapid fire do tej broni, gdyż 1200 w zupełności do wszystkiego wystarcza. Jeżeli zaś chodzi o zasięg, to minimalne 4 strzały wymagane, aby kogoś zabić, osiągniemy na odległości do 8 metrów. Jest to najniższy zasięg ze wszystkich karabinków, że oczywiście mówię o bazowym zasięgu, nie zasięgu po modyfikacjach, dodatkami i tak dalej. Jednak jest to zrozumiałe, gdyż Skorpion jest bardzo nastawiony na walkę w zwarciu, na bardzo bliskie odległości. No i ta jego wysoka szybkostrzelność musiała zostać w jakiś sposób, powiedzmy sobie, zredukowana, zbalansowana. Z uwagi na wysoką szybkostrzelność zdecydowanie szybko wystrzelacie cały magazynek, który mieści tylko 32 bądź 43 pocisków z odpowiednim dodatkiem. Jest naprawdę mało jak na tak szybkostrzelną broń, gdyż chociażby takie PDW ma zdecydowanie większy magazynek, wolniej strzela. I te 50 pocisków nam na coś wystarczy, gdy mamy tutaj 1200 RPM w Skorpionie i tak niski magazynek, że to naprawdę szybko się wystrzelamy. Więc trochę ratuje nas tutaj szybki czas przeładowania na poziomie 1,9 sekundy. Jednak w przypadku Skorpiona ciężko zdecydować się na to, czy lepiej wybrać powiększone magazynki, czy też szybkie magazynki. To jest naprawdę dosyć duża rozkmina, czy jednak wolimy krócej przeładowywać. Więc coś, co będziemy często robić, czy może dłużej strzelać. Ja zdecydowanie wybierałem jednak podwójne magazynki, czy też szybkie magazynki, bo jednak wolę szybciej przeładować, niż dłużej strzelać. Dla mnie to jest jednoznaczne. Używając Skorpiona najfujemy z prędkością 110%, natomiast biegamy ze standardowymi 100%, nie ma tutaj nic specjalnego, jeżeli chodzi o te właściwości. Więc jaka jest moja ocena? Skorpion jest bardzo niestandardową bronią, mógłbym powiedzieć, że nawet ciekawą. Wysoka szybkostrzelność stanowi jednocześnie wadę i zaletę, to zależy od tego, w jaki sposób używamy Evo. Moim zdaniem nie warto interesować się Skorpionem, kiedy obok stoją zdecydowanie lepsze pistolety maszynowe, tak jak MSMC czy PDW. Jeżeli już musicie używać, no to polecam laser i szybkie magazynki, czyli bardzo popularne ustawienie, jeżeli chodzi o tą broń. Ale naprawdę nie warto, bo i po co, skoro jest zdecydowanie więcej lepszych broni. Skorpion jest taką bronią dla ludzi, którzy lubią, nie chcę tutaj użyć tego określenia, ale lubią hipsterskie bronie, a lubią grać czymś, czym nie gra wielu ludzi, albo po prostu znudziło już ich te tryhardowanie z PDW i nie wiem, z MSMC. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym zajmiemy się pierwszym karabinem, a mianowicie MTAR-em, potem Type 25 i tak dalej, aż dojdziemy do AN-94, a potem zaczniemy CKM. Planuję też zrobić omówienie wszystkich perków w grze, ale to jak najszybciej i to będzie tak gdzieś jakoś w połowie karabinów. Zależy jak będzie mi się chciało. W każdym razie komentujcie, subujcie wszystkie te pierdoły, ja się z wami żegnam, cześć.